Magda Szakowska, dobry wieczór Państwu. Błękit na niebie i nawet kilkanaście stopni. To zasługa wyżu z nad Rosji, które także jutro wpływać ma na pogodę w kraju. Z południa płynie do nas przyjemne ciepło. W nocy pogodne niebo, a nad ranem od 8 stopni w Zielonej Górze do 3 w Białymstoku. Jeszcze chłodniej może być w rejonie Zakopanego. Tu temperatura spadnie do 1 stopnia. Mogą też wystąpić przygruntowe przymrozki. W nocy chwilami wietrznie, wschodni wiatr może osiągać prędkość w porywach od 30 do 45 km na godzinę. Jutro dużo słońca, dopiero po południu na krańcach południowo-zachodnich i wzdłuż granicy z Ukrainą zaznaczy się mało aktywny, taki rozmyty front związany z niżem z nadpołudniowej Francji. Tu wypiętrzać mogą się chmury i z tych chmur lokalnie słabo pokropi deszcz. Poza tym dużo słońca, no i bardzo ciepło wiosennie, 8 stopni w Białymstoku, 14 w Łodzi, nawet 15 w Zielonej Górze. Chłodniej oczywiście w Zakopanem, tu maksymalnie 5 stopni. Nadal chwilami wietrznie, bo ten wschodni wiatr może osiągać prędkość 30 lub 40 km na godzinę. W regionie w nocy pogodne niebo, gdzieniegdzie mogą pojawiać się pierzaste lub warstwowo kłębiaste chmury, ale tych gwiazdy i tak będzie można na pewno policzyć. Nad ranem 7 lub 6 stopni, chwilami silniej powieje ze wschodu i prędkość wiatru może osiągać około 30 lub 40 km na godzinę. Niedziela słoneczna, ciepła, na termometrach nawet 12-13 stopni. Chwilami silniej zawieje ze wschodu, a ciśnienie powędruje w dół. Jutro w południe barometry pokażą 1003 hektopaskale. W poniedziałek niebo zakryją chmury, popada deszcz, temperatura nie przekroczy 7 stopni. W kolejnych dniach przyszłego tygodnia już dużo słońca, ale nadal płynąć będzie rześkie powietrze, 6-7 stopni to maksymalne wskazania termometrów. Do zobaczenia.